Siemaneczko. Kolejny odcinek serii ciekawostek. Dzisiaj jesteśmy na tak zwanym Marokańcu. 201 EO seria. To są byki, zmodernizowane byki, które całe swoje życie przejeździły po piaskach Sahary. Służyły w Maroko dla tamtejszych kolei ONC, jak dobrze kojarzę. I w okolicach roku 2014 zostały z powrotem sprowadzone do Polski, gdzie jeżdżą u prywatnych przewoźników. Ta konkretna maszyna została wyprodukowana w roku 75. Teraz pytaliście mnie, czym różnią się Marokańcy od zwykłych byków? Szczerze? Niczym. Wszystkie podzespoły praktycznie pozostały te same, czyli nie tyle pozostałe, co są te same, co na naszych standardowych bykach. Czyli silniki trakcyjne, przetwornice, sprężarki, cały osprzęt szafy elektrycznej wysokiego napięcia, szafki niskiego. To wszystko pozostaje bez zmian. To, co te byki odróżnia od naszych polskich byków, to chyba tylko poziom modernizacji, poziom zmian takich typowo wizualnych, kosmetycznych. Jedną z takich zmian i najważniejszą jest, jak widać, pulpit. W sumie to poza pulpitem i kabiną maszynisty praktycznie się tu nic nie zmieniło. Co się zmieniło w Marokańcu? Ano, mamy rolety na okna. Firaneczki, które ktoś w 2014 roku powiesił. Bardzo miły gest. Elektryczne ogrzewanie szyb. Grzałki zatopione, czy tasiemki zatopione w szybach. To już nie są te grzałki takie montowane przy samych oknach, dające ciepło i smród. Mamy przetworniczkę, która przetwarza nam napięcie ze 110 na 220 V. I mamy sprężynowy hamulec postojowy. Nie mamy już tego koła, które zakręcamy, żeby lokomotywę zostawić, zabezpieczyć przed dźwignięciem, hamulcem ręcznym. Tu już mamy hamulec sprężynowy. Poza tym mamy zmieniony przede wszystkim pulpit. No i fotel maszynisty jest troszkę bardziej komfortowy. Aczkolwiek no, to nie jest szczyt komfortu. A oto i on. Pulpit maszynisty serii 201 EO. Najbardziej skomplikowany, a zarazem najbardziej komfortowy pulpit ze wszystkich byków, czy ogólnie z serii 201E jeżdżącej po polskich torach. Jest skomplikowany, jest tego sporo, ale jak już zapamiętamy tę obsługę, zapamiętamy gdzie co jest, wtedy jazda staje się naprawdę przyjemna. Chociażby z tego głupiego powodu, że siedząc jako maszynista, siedząc za nastawnikiem prowadząc pociąg, mamy wszystko pod ręką. Przyściutko, do wszystkiego mamy dostęp. Nie musimy sięgać gdzieś tam daleko, bo ogrzewanie trzeba załączyć, bo piasecznicę trzeba załączyć, bo coś tam. Wszystko jest tutaj. Pozostały nam stare voltomierze. Stare, sprawdzone, praktycznie bezawaryjne. Mamy nowy licznik, nowy prędkościomierz, licznik kilometrów. Tutaj na środku, w tym słupku, mieliśmy kiedyś Hustlera. Teraz mamy już elektroniczny pomiar prędkości. No i sygnalizacja czuwaka SHP, też ciut inna niż w starych byczyskach. I manometry standardowe od zbiornika głównego, przewodu głównego i cylindrów hamulcowych. Po lewej stronie od amperomierza mamy cały panel z lampkami sygnalizacyjnymi od urządzeń zabezpieczających typu przekaźniki nadmiarowe, hamulec postojowy. Mamy także sygnalizację poślizgu, sygnalizację jazdy na oporach i wyłączenie styczników liniowych. Po lewej stronie wyłącznik szybki, ogrzewanie szyb i żaluzje. I cały panel z obsługą wycieraczek, oświetlenia pulpitu i dodatkowo ten duży, środkowy wyłącznik rozrządu.
i dodatkowe jakieś podgrzewacze wody, klimatyzacja, ogrzewanie boczne, podłogowe. Zapomniałem dodać, że nasze byki są marokańce, nasze są wyposażone w klimatyzację, która zbyt dużo nie daje, bo jednak to jest kupa stali i to się mimo wszystko dalej nagrzewa. Kolejny panel z załączaniem włącznika szybkiego, podnoszeniem pantografu, uruchamianiem przetwornicy sprężarki. Obok mamy ogrzewanie kabiny i nad nimi odbloki przekaźników nadmiarowych, no i włączenie tego szybkiego. Jeszcze wyżej zakres prądu, czyli ustawienie przekaźników nadmiarowych i przełącznik hamulca, wybór towarowy, osobowy i pośpieszny. Niwelacja poślizgu dodatkowa. Do tego poniżej pod ręką czuwak, przyciemnienie reflektorów, oświetlenie kabiny, ustawienie reflektorów, przyciemnienie czuwaka i luzowanie lokomotywy po pełnieniu składu. Jeśli chodzi o nastawnik jazdy, pozostał stary, klasyczny, niezmieniony. Tak samo jak kran hamulca zespolnego dodatkowego, mamy standardowy kran FV4A, hamulec Orlikon. Z tyłu za ścianą mamy zawór LST1, czyli standardowy układ hamulca zespolnego. No i radyjko, nowoczesny koliber. Jeszcze coś, co bardzo często zaczepiamy kolanem, czyli syrena, sygnały dźwiękowe, niski, wysoki. Zobaczcie, jeśli chodzi o urządzenia, telefon głupieje. Pozostają te same sprężarki, ta sama przetwornica, niezmieniona praktycznie ta szafa czy tablica pneumatyczna, szafa wysokiego napięcia, też to samo, ewentualnie może być zmieniony nawrotnik kierunkowy, nie wiem, nie wchodziłem, każda maszyna potrafi mieć inaczej, tak więc nie powiem tego. Nawet rozreglowanie szafy wygląda tak samo.